Po raz pierwszy w 70-letniej historii Światowy Kongres Polonii Amerykańskiej będzie obradował nie w Stanach Zjednoczonych, ale na Podkarpaciu. Historyczne obrady rozpoczną się za tydzień w Rzeszowie nadzwyczajną sesją Sejmiku Wojewódzkiego. Potem będą kolejne wydarzenia. O ich szczegółach rozmawiano dziś w Rzeszowie. Rzeszów zajmuje szczególne miejsce na polonijnej mapie świata. To właśnie tu co 3 lata zjeżdżają się Polonusi z całej Europy, ale też z obydwu Ameryk i Australii na odbywający się od niemal pół wieku światowy festiwal polonijnych zespołów folklorystycznych. Tylko w ostatnim, 16, wzięło udział 45 zespołów, najwięcej właśnie ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Ale argumentów na to, żeby to właśnie Rzeszów gościł Światowy Kongres Polonii Amerykańskiej, było więcej. Jak jeżdżę po Stanach Zjednoczonych, to te 10 milionów największej polskich przedstawicieli tam poza granicami kraju podzieliłbym na 50% z Podkarpacia, 25% Łomży i okolic, a reszta Polski, tak? W związku z czym, z kim nie rozmawiam w Stanach, no to większość tych ludzi są z Podkarpacia, więc myślę, że pomysł jest genialny. Zaproszenie samorządu województwa przyjęli przedstawiciele największych polonijnych organizacji w Stanach Zjednoczonych, które wchodzą w skład kongresu, ale też Polonusi z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Kanady, Francji i Litwy. To ma być m.in. okazja do dyskusji na temat sposobów jak najlepszego wykorzystania także za oceanem pieniędzy, które już nie MSZ, ale Senat RP przeznaczać będzie na wsparcie Polonii. Trzeba się zastanowić nad tym, jak efektywnie wykorzystać te środki, czyli poprzez współpracę z nimi, żeby no, pomnażać środki, wykorzystywać je w obie strony, zarówno żeby one były wykorzystywane dobrze tam na miejscu, jak i również wykorzystywane, żeby korzyść z tego również miała strona polska. Obrady kongresu w głównej części w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce to sprawa prestiżowa dla Podkarpacia, ale też szansa na promocję regionu, bo Polonusi odwiedzą m.in. muzea w Łańcucie i Markowej, ale też Bieszczady i Roztocze. Ważną częścią mają też być spotkania biznesowo-gospodarcze. Wielu przedstawicieli Polonii uczestniczy w znanych zarządach firm i korporacji światowych uznanych w radach nadzorczych, są także właścicielami wielu firm. To powinno dać efekty rozwoju gospodarczego i możliwości nowych inwestycji w naszym województwie. W programie kongresu zaplanowano m.in. panele dyskusyjne, ale też wizyty w podkarpackich firmach.